Cześć, oglądacie kanał Knieja. Dziś chciałbym Wam przedstawić kolejny monokular termowizyjny od GuideSenseMat model Tracking Air 50 mm. Jest to jeden z serii monokularów Tracking Air. Dziś przedstawię Wam jego wygląd, cechy oraz funkcjonalność. W ofercie firmy Guide znajdziecie produkty termowizyjne takie jak monokulary, lunety termowizyjne oraz nasadki na lunety celownicze. Pełna oferta znajduje się na stronie www.guideir.com.pl, a link do strony znajdziecie w opisie filmu. Monokulary termowizyjne najczęściej używane są podczas polowań. Pozwalają śledzić i obserwować obiekty, które emitują ciepło. Co bywa szczególnie przydatne podczas obserwacji zwierząt, których ciała emitują wyższą temperaturę niż ta, którą ma otoczenie. Korzystając z monokularów, obserwujemy teren przy użyciu jednego oka. Seria Tracking Air została zaprojektowana dla profesjonalistów oczekujących najlepszych parametrów od urządzenia. Seria posiada trzy modele różniące się od siebie wielkością obiektywu: 25 mm, 35 mm oraz 50 mm. Dziś prezentuję Wam model o największym obiektywie i jednocześnie najlepszych parametrach tej serii, model Tracking Air 50 mm. Całość otrzymujemy w eleganckim i solidnym pudełku. W zestawie znajdziemy monokular, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, ładowarkę, kabel USB, kabel micro HDMI, pasek do monokularu oraz neoprenowy pokrowiec zabezpieczający urządzenie. Model Tracking Air 50, jak sama nazwa wskazuje, posiada obiektyw o szerokości 50 mm. Posiada również tak zwane ciche przyciski oraz cichą kalibrację w celu minimalizowania generowanego dźwięku. A kontrolka pracy urządzenia może zostać wyłączona, dzięki czemu użytkownik ogranicza możliwość wykrycia do zera. Funkcja standby pozwala na uruchomienie urządzenia w czasie poniżej 1 sekundy. Guma okularu zasłania światło emitowane przez ekran. Co więcej, intuicyjne rozmieszczenie przycisków pozwala na korzystanie z urządzenia w zupełnej ciemności. Bateria o pojemności 6000 mAh gwarantuje długi czas pracy. Jak widzimy, w monokularze znajdują się gniazda USB typu C, które umożliwia podłączenie np. powerbanku, oraz gniazdo micro HDMI pozwala na podpięcie ekranu zewnętrznego. Tutaj znajduje się gniazdo pod szyną Picatinny umożliwiające podpięcie dodatkowych akcesoriów oraz gniazdo na statyw. Dzięki swojej budowie monokular jest odporny na upadki z 1 metra oraz posiada wodoszczelność na poziomie IP66. Co umożliwia korzystanie z urządzenia w trudnych warunkach bez obawy jego uszkodzenia. Przechodzimy do najważniejszych kwestii, czyli jego parametrów. Rozdzielczość detektora 400 na 300 pikseli oraz wielkość obiektywu 50 mm pozwala dostrzec każdy szczegół. Urządzenie jest w stanie wykrywać cele na dystansie do 3 km. Posiada powiększenie w zakresie od 3 do 13,2 raza i co ważne, powiększenie odbywa się płynnie, dzięki czemu użytkownik nie straci celu z pola widzenia. Duży obiektyw zapewnia nam szerokie pole widzenia na poziomie 7,8 na 5,8 stopnia oraz gwarantuje wykrycie większej ilości szczegółów na dalekich dystansach w porównaniu do kamer z mniejszym obiektywem. Częstotliwość odświeżania na poziomie 50 Hz gwarantuje płynność obserwacji. Użytkownik posiada możliwość wyboru rodzaju odświeżania pomiędzy trzema trybami: automatycznym, migawkowym oraz sceneryjnym. A wszystko to możemy oglądać na dużym wewnętrznym wyświetlaczu LCOS o wielkości 0,4 cala, co daje efekt oglądania ekranu 22-calowego z odległości 1 metra. Urządzenie posiada wbudowany dalmierz stadiametryczny. Monokulary Tracking Air posiadają 5 palet kolorystycznych oraz możliwość wyboru pomiędzy trzema wariantami scenerii, co sprawia, iż dopasują się one do każdych warunków obserwacji. Dodatkowo urządzenie posiada dwie ciekawe funkcje. Pierwsza to funkcja obraz w obrazie, która wyświetla małe poglądowe okno na wyświetlaczu z powiększeniem środkowej sekcji obserwowanego obszaru. Druga funkcja to funkcja hotspot tracking. Pozwala na śledzenie najcieplejszego widocznego punktu na ekranie, dzięki czemu nie zgubimy obserwowanego obiektu. Te funkcje pozwalają na jeszcze lepszą detekcję celów. Wbudowany dalmierz stadiametryczny ułatwi określenie odległości do obserwowanego obiektu.
Wbudowana karta pamięci o pojemności 16 GB pozwala na zapisywanie zdjęć oraz filmów. Co więcej, dzięki specjalnej aplikacji Tracky Air, dostępnej na smartfony, obraz może być na żywo przesyłany na telefon, skąd użytkownik ma możliwość zarządzania monokularem. Jak możecie zobaczyć, tak prezentuje się monokular marki GuideSense Smart Tracky Air z największym obiektywem tej serii 50 mm. Mam nadzieję, że tego typu prezentacja lepiej pozwoliła Wam poznać ten produkt, a już niedługo na kanale Kniei pojawią się kolejne filmy z produktami od GuideSense Smart, dlatego zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Do zobaczenia, cześć!